Ze mną Arkadiusz Piostrzek z firmy Detal King. Dlaczego? Ano dlatego, że zima zbliża się do nas wielkimi krokami, a to dla kierowców oznacza kłopoty, a dla ich samochodów spore problemy, głównie w kontekście nadwozia, czyli naszej karoserii, która będzie musiała walczyć z solą wysypywaną w dużych ilościach na nasze drogi, by nam jeździło się po nich lepiej. Dlatego też dzisiaj opowiemy o tym, jak zabezpieczyć naszą karoserię przed zimą, by po zimie, na wiosnę zobaczyć lakier, a nie to, co jest naszą zgrozą, czyli rdze. Arek, zaczynamy i właśnie, od czego zaczynamy? Mycie tego samochodu jest już za nami, bo zanim przejdziemy do tego, czym się tutaj zajmiemy, najważniejsze jest, by doprowadzić samochód jako tako do użytku. Dokładnie. Zawsze przed wszelkimi zabezpieczeniami, czy to lakieru, felg, szyb, istotne jest to, żeby dokładnie je doczyścić, bo im lepiej doczyszczona powierzchnia, tym lepiej utrzyma się późniejsze zabezpieczenie. I powiedz mi teraz, co tutaj za nami, jeśli możemy przejść, co tutaj za nami się dzieje? Aktualnie po umyciu całego samochodu przeprowadzony jest proces dekontaminacji, w tym momencie akurat konkretnie glinkowanie lakieru. Dekontaminacja. Dobrze to powiedziałem, tylko chyba nic nie zrozumiałem. Dekontaminacja, czyli usuwanie wszelkich przyspojonych zabrudzeń do lakieru, takich, których nie usuwamy samym myciem. Czyli jeżeli pojedziemy sobie na myjnię, myjemy nasz samochód, wydaje nam się, że wyszedł jak spod igły, to może niekoniecznie on jednak jest domyty. Dobrze to zrozumiałem? Dokładnie tak. Na lakierze zostają jeszcze przyspojone zabrudzenia, takie jak smoła, soki z drzew, różnego rodzaju pozostałości po owadach na przykład. To wszystko wpływa na to, że nasze późniejsze zabezpieczenie nie utrzyma się zbyt długo. A chodzi nam o to, żeby wytrzymało tą zimę jednak. Powiedz mi, na czym to glinkowanie tak polega? Glinkowanie, czyli no, przy użyciu takiej masy zwanej glinką właśnie, jest to masa plastyczna, którą przesuwając po prostu po lakierze zbieramy wszystkie te przyspojone zabrudzenia. Okej, i ile się będziemy musieli męczyć, żeby to nasze auto doprowadzić do stanu używalności? I co ciekawe, czy możemy to zrobić w domu? Czy musimy odwiedzać Was? Generalnie glinkowanie można wykonać we własnym zakresie jak najbardziej. Jeśli chodzi o czas trwania takiego procesu, przy odrobinie umiejętności myślę, że w pół godziny można się spokojnie z całym samochodem uwinąć. Dobrze, czy możemy już coś powiedzieć na temat tego procesu? Ja chciałbym zobaczyć, czy tutaj coś widać, jeśli chodzi o na przykład pozostałości. Można je pokazać? Ja się częstuję tym. Teraz Państwo będziecie mogli zobaczyć, że jednak mimo mycia było tutaj jeszcze sporo zabrudzeń. Wyglądają one mniej więcej tak w tym momencie. Wydawało mi się, że to auto jest czyste. No tak się wydawało, ale jak widać po glince, która wcześniej była biała, sporo tych zabrudzeń mimo wszystko udało się jeszcze usunąć. Oddajemy glinkę w takim razie we właściwe ręce. Kolejny specjalista Detal Kingu męczy się tutaj z naszym samochodem. Co po glinkowaniu? Co się będzie działo dalej? Bo to nie jest koniec tego procesu. Po glinkowaniu, w zależności od tego, w jaki sposób zamierzamy zabezpieczyć samochód, przede wszystkim najważniejsze, żeby odtłuścić dobrze lakier jeszcze. W przypadku stosowania czy to wosków syntetycznych, które są idealne właśnie na zimę, ewentualnie jakiegoś rodzaju powłok kwarcowych czy też ceramicznych, istotne jest również odtłuszczenie lakieru, żeby ta powłoka jak najlepiej do niego przywarła. Okej, i czym będziemy odtłuszczać? Czy są tutaj jakieś sprawdzone patenty? Czy są takie patenty, które możemy wykorzystać, no, kiedy zajmujemy się tym naszym samochodem sami? Generalnie są dedykowane produkty do odtłuszczania lakieru różnych producentów. Są również dostępne takie środki jak alkohol izopropylowy, który w rozcieńczeniu 1:1 z wodą również może nam posłużyć do odtłuszczenia lakieru. W tym momencie osuszamy lakier, no wiadomo, żeby nam nigdzie woda nie wypływała, co jest uciążliwe przy późniejszym zabezpieczaniu lakieru. Po osuszeniu przystąpimy do odtłuszczania. Okej, odtłuszczanie to pewnie jakieś specjalne specyfiki i tu kolejne pytanie. Czy one są dostępne tak, żeby Kowalski, który chce zająć się swoim samochodem, mógł po nie sięgnąć, czy musi przyjechać do specjalistów? Generalnie do odtłuszczania są dedykowane środki, które są dostępne jak najbardziej na rynku. Możemy też zastosować alkohol izopropylowy w rozcieńczeniu 1:1 z wodą najlepiej. Również dobrze odtłuszcza lakier przed zabezpieczeniem. Mamy już samochód wyglinkowany, wcześniej umyty, potem jeszcze osuszony, jest odtłuszczony, a więc teraz pora na użycie preparatu, który ma zabezpieczyć naszą karoserię. Tych preparatów na rynku jest mnóstwo i tu ważne pytanie, co wybrać? Preparatów jest mnóstwo do zabezpieczania. We własnym zakresie najlepiej stosować woski zabezpieczające.
W porze zimowej zalecamy przede wszystkim woski syntetyczne lub też hybrydowe. Woski naturalne raczej pozostawimy na sezon letni. No to co, to my się bierzemy do pracy w takim razie. Dokładnie tak. I teraz ważna uwaga, najpierw nakładamy, potem polerujemy. Dokładnie, polerujemy najlepiej mikrofibrą o wysokiej gramaturze, łatwiej jest ten wosk spolerować. Po nałożeniu możemy odczekać około 5 minut, aż wosk nam się odpowiednio zwiąże z lakierem i pozostałość ścieramy właśnie tą mikrofibrą. No to jedziemy w takim razie dalej. No i tym sposobem udało nam się zabezpieczyć tutaj naszą karoserię przykładowego naszego samochodu, który trafił tutaj w stanie wskazującym na mocne, całoroczne wręcz zabrudzenie. Teraz jest gotów na zimę. Dokładnie tak. Takie zabezpieczenie lakieru powinno spokojnie przetrwać cały sezon zimowy. I gwarantuje nam to, że ta sól nie pokąsa naszej karoserii za mocno? Dokładnie. Lakier jest zabezpieczony przede wszystkim przed solą i innymi środkami chemicznymi stosowanymi do odśnieżania dróg. Zatem, drodzy kierowcy, nie bójmy się tego, że trzeba chwilę pomęczyć się ze swoim samochodem, albo skorzystajmy z zawodowców, którzy na pewno dobrze o niego zadbają. Najważniejsze, byśmy pamiętali o jednym. Zima potrafi przysporzyć nam problemów, a niestety ta sól, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, przysporzy problemów w naszej karoserii. Jeśli o nią teraz dobrze zadbamy, to na wiosnę pierwsze mycie i polerowanie naszej karoserii sprawi nam przyjemność, a nie łzy, które popłyną nam szerokim strumieniem z oczu.